poprzedniego wieczoru słyszała wiele odgłosów, umiała już je lokalizować, bezbłędnie rozpoznawała, czy rozmowa dochodzi z kuchni, przedpokoju, czy łazienki. Zwykle nie zwracała na nie uwagi, ale tych wczorajszych nie sposób było zignorować. Pierwszy krzyk Danki dotarł do niej późnym popołudniem. Zamykała oczy, by usnąć na swoim cuchnącym materacu, kiedy rozległo się wołanie. Nie było dramatyczne, raczej proszące. Trwało krótko i urwało się po kilku minutach. Minął może kwadrans lub dwa, kiedy znowu się odezwała. Tym razem jej wrzask był inny, przeraźliwy, niemal wyjący. Zatem stało się. Danka już się dowiedziała, co oznacza kąpiel i że nie należy o nią prosić. Ten dzień musiał w końcu przyjść. Najpierw zabrali ją na górę, by wytłumaczyć, po co się tu znalazła i co ma robić. Gdy skończyli, mówić, zaśmiała się, a potem zakleła. Dość brzydko, bo dotarło do niej, co się stanie, jeśli nie będzie posłuszna. Dlatego dostała po twarzy. Plask plask. Na każdy policzek po razie, żeby było porówno. Wieczorem dźwięki niosą się jak szalone, więc dotarły też na dół. Podobnie jak brzęk czegoś ciężkiego. To telewizor spadł. Ten stary, od którego idą kable pod ścianą. Zwykły. Antenowy. Zaplątała się w któryś nogą albo zrzuciła go celowo. Z wściekłości. Po wszystkim poprowadzili ją prosto do wanny. Pewnie pokazali jej to okropne urządzenie. Spanikowała i zaczęła się drzeć na dobre. Ze strachu, nie z bólu. Potem był chlupot, czyli na pewno szarpała się w wodzie. Kilka sekund później ponownie zrobiło się cicho. Czekała na powrót Danki, ale oczy kleiły się jej ze zmęczenia. Usnęła zaraz po tym, jak znów lano wodę. Może ktoś się skaleczył przez ten spadający telewizor. Ocknęła się w środku nocy, obudziło ją wycie wilków i ściekłe ujedanie psów. Zerwała się z materaca i zapaliła świecę. Podeszła z nią do ściany i wypchnęła naruszane cegły. Sunęła rękę ze świecą celik danki, by sprawdzić, czy dziewczyna jest u siebie. Danka szepnęła w ciemność, rozświetloną jedynie słabo migocącym płomieniem świecy. Widziała tylko skrawek jej posłania i rzucony w nogach. Danka powtórzyła głośniej. Jesteś tam? Ciężki dzień, co? Na drugi raz nie stawiaj im się wariatko, bo w końcu cię zabiją, słyszysz? Długo czekała, aż zobaczy jakiś ruch na posłaniu albo dojdzie ją jęknięcie wywołane bólem lub rozczarowaniem Danki, że zamiast trafić do wymarzonego berlina, znalazła się w tym parszywym miejscu i wcale nie przejściowo, lecz na stałe. Cisza panująca za ścianą zdawała się nie mieć końca. Cofnęła rękę i zgasiła świecę. oparła głowę o mur i pogładziła jego chrupowatą powierzchnię. Znów została sama, pod ziemią, bo Danki już nie było ani tu, ani nigdzie. Nie ma tego, jak zostać certyfikowaną Sugar Baby, pomyślała Julia, patrząc na pachnący farbą drukarską atest ukończenia szkolenia w Afrodycie. Gdyby nie fakt, że za każdym takim certyfikatem stał zakumuflowany handel kobietami, uznałaby to nawet za zabawne. Do śmiechu jej jednak nie było. Nawet wtedy, gdy Fabiola szepnęła jej dyskretnie, że na starsze panie też znajdą się chętni. Odebrała dowód swojej przydatności do zawodu i odpowiedziała, że na to właśnie liczy. Tak naprawdę liczyła, że jeśli nie będzie w stanie dotrzeć do Sary w jakiś racjonalny i cywilizowany sposób... Ten świstek papieru z różowymi literami stanie się jej przypustką do tamtego świata, a konkretnie do osad ludzkich rzuconych w okolicy Campinosu. Kiedy usłyszała od górnego o kolejnych zwłokach, wszystko zaczęło się układać w logiczną całość. Afrodyta miała tam swojego odbiorcę i wysyłała do niego co bardziej zdesperowane dziewczyny. Klient ograniczył swoje wymogi do minimum, chciał dostać młodą dziewczynę o jasnych włosach. Agencja podsuwała mu najbardziej naiwne i najmniej wymagające kursantki. Co dalej się z nimi działo, nikogo już nie obchodziło. Nie mogła przestać myśleć o tym, co usłyszała o kobiecie, której udało się zbiec z miejsca skaźni. Była tam u człowieka, który okaleczał ofiary prądem, a potem zakopywał w lesie. Kim był i w jaki sposób wymknęła mu się z rąk? Jak powiedziała Magdalena, jej informatorka była teraz w trakcie leczenia psychiatrycznego, zdala od ludzi. Julia chwyciła za telefon, ale zawahała się przed wybraniem numeru. Powrót do kliniki pod Warszawą może okazać się nieunikniony, jeśli potwierdzi się, że dziewczyna trafiła na oddział Maciejewskiego. Musiałaby stanąć z nim oko w oko i udać, że nie wie o jego ciężarnej żonie, ale tyle razy już w życiu udawała, że teraz też sobie poradzi. Wcisnęła zieloną słuchawkę, licząc, że usłyszy znajomy do recepcjonistki. Ewa Czajka odezwała się po zaledwie dwóch sygnałach. Miło mi panią słyszeć, ale w niczym już nie pomogę powiedziała z wyraźnym żalem. Jestem na wylocie, właśnie się pakuję. Dostałam wymówienie do tego w mało elegancki sposób. Zdetonowali mnie po tylu latach pracy. Szok. Głos jej drżał. Maciejewski? spytała z niedowierzaniem Julia. Nie, nie on. Doktor Maciejewski nigdy by mi tego nie zrobił. Ale ten drugi, synowiec upzdurał sobie, że mm, nieważne. Powiedz Mówiłam pani kiedyś, że widzę zbyt dużo, tu, w klinice. Odkąd to synowie z głównie zajmuje się pacjentami wieje chłodem, a to odbija się na chorych. Przecież to są ludzie, a nie statystyki. Gołym okiem widać, że pozamykali się emocjonalnie, a chyba nie o to chodzi w leczeniu psychiatrycznym. Ograniczył liczbę zajęć, a zwiększył ilość leków. Chyba tylko po to, żeby mieć z nimi święty spokój. Dlatego nie wytrzymałam i powiedziałam głośno, co o tym myślę. Może gdybym zamknęła buzię i nie wspomniała o planie, jaki zamierzam zaproponować doktorowi Maciejewskiemu, żeby klinika znów była przyjaznym miejscem? No trudno. Stałam się wrogiem numer jeden. Ewa nie żartowała. Między jej kolejnymi słowami słychać było szelest taśmy do zaklejania pudeł. To mój ostatni dzień, stęknęła. Nie będę miała szansy pożegnać się z doktorem Arturem. On nawet nie wie, że pakuje manatki. Nie ma go? Zainteresowała się Julia. Wyjechał na dwa dni do Oslo. Referencji od synowca też nie dostanę. To wszystko jest takie upokarzające. Wyjechał sam? Maciejawski? Sam, jak zwykle. Przecież nigdy tam nie lata z innymi lekarzami. Nie o lekarzy Juli chodziło, ale ugryzła się w język. Możesz coś dla mnie zrobić ostatni raz? Mogę w pani imieniu wnapluć synowcowi na drzwi gabinetu. Wiem, że pani też za nim nie przepada. To przy okazji. Ale wolę, żebyś powiedziała mi, czy przyjęliście w ciągu ostatnich miesięcy kobietę z utratą pamięci i nabytym lękiem? Tu wszyscy mają lęki, nabyte albo wrodzone. A co do pamięci? Raz jest, raz jej nie ma, trudno wyczuć. Zresztą mówiłam już, że tu się z ludźmi nie rozmawia, tu się tylko wpija igły. Młoda blondynka z ranami. Julia wyjęła z rękawa najważniejszą kartę. Dziewczyna miała na ciele widoczne ślady przemocy. Nic ci to nie mówi? Przypomnij sobie, to naprawdę ważne. Przez głośnik dało się słyszeć, jak Ewa Czajka coś mamroczyna i pewnie przegryzała zębami taśmę klejącą. Było mówić od razu, że młoda i z ranami. Powiedziała, po czym spłynęła resztką taśmy, która zostaje jej w ustach. No tak, jest tu jedna taka. Trzymamy ją od dwóch miesięcy. Pamiętam, jak uzupełniałam jej dokumentację. Szło jak po grudzie, dopiero po kilku dniach zaczęła się odzywać bidula. Wcześniej nie kontaktowała? Ledwo, ale nie o to chodziło. Zasadniczo nie pozwalała się dotknąć nikomu, nawet lekarzowi. Pielęgniarki też nie mogły jej wykąpać, ani pod prysznicem, ani w wannie. Musiały zostawić jej przy łóżku wilgotną ścierkę, żeby się podmyła. Dopiero od niedawna zaczęła wchodzić do miski z wodą, to i tak dużo. Wanna unika do tej pory, na samo słowo kąpiel dostaje szału. Chce się z nią spotkać. Niemożliwe, synowiec na to nie pozwoli. W takim razie wyprowadził na zewnątrz. Ewa czeka musiała bić się z myślami, czy może jeszcze zrobić cokolwiek w klinice, Skoro wypowiedzenie leżało na biurku, a ona niemal stało zaspakowanym kartonem w drzwiach wyjściowych. Może uda mi się załatwić twoją sprawę z Maciejewskim, zaryzykowała Julia. Wiem, że nie chcesz stamtąd odchodzić. Przeciwnie, po tym co usłyszałam na swój temat, nawet się nie obejrze. Twoje miejsce jest w klinice, Lepszej od ciebie nie znajdą. I niby Maciejewski miałby pani posłuchać? No nie wiem. Wystarczy, że ja wiem. Po prostu mi zaufaj. Zadzwonię do niego i poproszę, żeby wstrzymał zwolnienie. Wtedy ty. Wyprowadzisz dziewczynę do magazynu z bielizną. Najlepiej zaraz po obiedzie. O trzeciej? Julia spojrzała na zegarek. Do piętnastej brakowało dwóch godzin. Tak. Dasz radę? Czejka wzięła bardzo długi oddech. Niech pani wejdzie pocznym wejściem od składu na pościel. Jeśli nas nie będzie, to znaczy, że jednak wyrzucili mnie stąd na zbity łeb. Pierwszą rundę miała ze sobą. Teraz czekała ją kolejna. Zapaliła włoga i usiadła z nim na progu balkonu, wkładając pod pośladki poduszkę. Maciejewski nie odbierał. Jedyne, co mogła robić, to nagrać się na sekretarkę. W pokrętny sposób tłumaczyła mu, że jedna z jego pracownic stała się obiektem mobbingu w klinice i skłania się ku wniesieniu skargi na policję. A więc jeśli Artur nie chce mieć problemów, nie skończyłam mówić, gdy oddzwonił. Nie dziękuj, powiedziała, gdy usłyszała, że nie miał o niczym pojęcia. Po prostu zad sprawę z synowcem i przywróć Czajka do pracy. Zapomnij o wszystkim. A, jeszcze jedno. Tu Łebska dziewczyna ma kilka pomysłów na to, żeby twoja klinika nie przypominała średniowiecznego wariatkowa, więc posłuchaj, co ma ci do powiedzenia. W przeciwnym razie twój medyczny przyjaciel doprowadzi do tego, że pewnego dnia nie będziesz miał kogo leczyć. Chyba nie o to ci chodzi, żeby klinika zupełnie straciła renomę. Usłyszałaś ciężkie westchnienie. Nie dobijaj mnie, Julia. Myślisz, że nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje? Gdybym tylko miał kogoś na miejsce synowca, odesłałbym go w jasną cholerę. Ale nie mam. Facet wyżywa się na pacjentach i personelu. Pogadam z nim, jak wrócę. To trudny przypadek, synowiec ma ewidentny kryzys wieku średniego. Może powinien kupić sobie czerwony kabriolet albo znaleźć młodszą kochankę, to zwykle pomaga. Świetna sugestia, Julia, naprawdę doskonała, a teraz wypacz. Ten głosu Artura wyraźnie wskazywał, że to nie był jego dzień. Chyba nigdy wcześniej nie rozmawiał z Julią tak zdenerwowany, i na pewno nie chodziło tu tylko o sprawę czajki. Nie mam teraz do tego głowy, pogadamy kiedy indziej. Zaczekaj. Do widzenia, Julia. Przywróć czajkę! krzyknęła już do głuchej ciszy w telefonie. Reni długo się wahała, czy wcisnąć guzik dzwonka przy klasztornej furcie. To tu miała trafić pod adres wskazany w ulotce z Wrocławia, którą znalazła w neseserze ojca. Może chciał je obie umieścić w tych murach, dlatego nie spuszczał z niej oka i tak rozpaczliwie szukał Sary? Skurwiel. Zadarła głowę, by przyjrzeć się murom i wielkim witrażowym oknom. Sam powinien tu trafić, skoro taki chętny do robienia czarów. Wybrał jednak eksperymenty na własnych dzieciach. Skurwiel jak nic. A matka nie lepsza. Całe życie w strachu przed jego świątobliwością. Wiecznie pół kroku z tyłu i z cichą zgodą na wszystko, co mówił. Co z tego, że jej szukała? Przecież nie z tęsknoty, tylko z lęku przed nim. Wyjęła z plecaka pożyczony od Jani telefon na kartę i stanęła na tle furty. Upewniła się, że wejście i krzyż na czubku kościoła znajdują się w kadrze, po czym włączyła nagrywanie. Nazywam się Renata Lewicka jestem osobą transpłciową. Powiedziała, patrząc odważnie w urządzenie. Dużo mnie kosztuje, by powiedzieć to otwarcie, wierzcie mi. Mam jednak dość ukrywania mojej odmienności. Jestem tym już zmęczona, ale do rzeczy. Pewnie zastanawiacie się, co to za miejsce i dlaczego tu stoję. Widzicie ten krzyż za mną? Tak, to dom Boży. Tylko że Boga w nim nie ma jest za to dręczenie ludzi, odmieńców takich jak ja. Z pewnością słyszeliście o egzorcyzmach. Może nawet niektórzy z Was zostali do nich przymuszeni, albo tak się dopiero stanie. Jeśli nie pasujecie do podstawionego przez świat wzoru, bądźcie czujni. Nie też zamierza na tu nawrócić. Chore co? Nie myślcie, że średniowieczna inkwizycja to już przeszłość. Ona trwa pod egidą kościołów takich jak ten. Nie znajdziecie nigdzie oficjalnej informacji o tym, co dzieje się za tą furtą, bo to temat tabu. Kościół nigdy się do tego otwarcie nie przyzna, że torturuje, gwałci i oddziera zgodności. godności. Wszystko oczywiście w imię Boga. Na koniec powiem wam jeszcze jedno. Skoro dzieci takiego człowieka, jakim jest mój ojciec, polityk Łukasz Lewiski, mogą tu trafić, to każdy z was też może. Kochani, Inni, wystrzegajcie się takich miejsc. Błagam. Pod tym nagraniem zamieszczę link do wyznań kogoś, kto przeżył to piekło. Przeczytajcie dla własnego bezpieczeństwa. Wyłączyła nagrywanie, czuła, że cała się trzęsie. Musiała gdzieś usiąść, gdziekolwiek, żeby nie zemdleć. Ruszyła wzdłuż muru ku głównemu wejściu do kościoła. Pchnęła ciężkie drzwi i wsunęła się do środka. Świątynia była pusta, nie licząc trzech starszych kobiet, które kręczały w ławkach skupione na modlitwie. Nad ich głowami wisiały mosiężne elektryczne kandelabry o tej porze dnia pogaszone. Tylko kilkanaście małych kinkietów przy kolumnach rzucało blask na obrazy i bota, ukryte w przeszklonych witrynach. Oparła się o ławkę i wzięła kilka głębokich oddechów. Powoli się uspokajała. Nagadała się do kamery, ale wciąż czuła niedosyt. Podeszła pod sam ołtarz i wsunęła się do pierwszej pustej ławki od strony prezbiterium. Usiadła na wprost okazałego krzyża i wbiła spojrzenie w zawieszoną twarz Chrystusa. Wszystko, co złe, zaczyna się w takich miejscach. Szypnęła w jego kierunku. Nie o tobie mówię, wiesz przecież. To nie twoja religia jest zła. Jest nawet całkiem spoko. Tylko wiesz co? Jednego nie przewidziałeś, że ludzie do niej nie dorośli. Dzięki niej mieli stać się dobrzy i mądrzy, a okazali się chciwi i okrutni. Powinieneś coś z tym zrobić. Nie przyszło ci do głowy, żeby rozpieprzyć to wszystko w drobnym magii i zacząć od początku? Albo nie zaczynać niczego? Tak może nawet byłoby lepiej? Obejrzała się za siebie, by mieć pewność, że podległości kilku ławek wciąż jest sama. Po czym wróciła do rozmowy z wiszącym na krzyżu Bogiem. Zrób coś dla mnie, okej? Okay? Musisz, bo to przez ciebie mam w życiu przechlapane. Podobno to twój ojciec mnie stworzył, więc się postaraj. Dogadaj się z nim jakoś. Więc słuchaj teraz, w czym rzecz? Chcę przeżyć tę operację. I mówię ci to wprost. Żadnego umierania od infekcji, zakrzepów i innego dziadostwa. Nie kombinujcie tam na górze. Raz stańcie po mojej stronie. Niczego więcej od was nie chcę. To tyle. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Przeżegnała się, wyszła z ławki i skierowała się prosto do wyjścia. Wciąż trzymała w ręku telefon, wahając się, czy zamieścić w swoich social mediach nagrany przed chwilą film. To, co będzie się działo, gdy ludzie go zobaczą, pogrąży jej ojca na amen. Ale sam tego chciał. To on zaczął. Napisała w poście: Oto moja prawda. Załączyła film, a potem wcisnęła Opublikuj. Odkąd Julia sięgała pamięcią drzwi do magazynu zawsze były albo otwarte na oścież, albo jedynie przymknięte. Wystarczyło podejść do bocznego wejścia, by po chwili znaleźć się w klinice dla psychicznie chorych. Stanęła pośrodku pomieszczenia wyłożonego do połowy ścian prostą białą glazurą. Ktoś musiał niedawno myć podłogę lizolem, bo jego zapach mieszał się z fetorem ludzkiego moczu i potu, jaki zaległ w pościeli wrzuconej do metalowych wózków na kółkach. By wygonić kwaśny zapach i móc oddychać bez zasłaniania nosa dłonią, Julia musiała otworzyć drzwi magazynu na oścież. Spojrzała na zegarek, dwie po piętnastej. Podeszła do wewnętrznych drzwi, które bezpośrednio łączyły magazyn z kliniką i szarpnęła klamką. Były zamknięte od drugiej strony. Musiała czekać. Zanim Ewa Czajka wyciągnie dziewczynę ze stołówki i przyprowadzi niezauważanie przez labirynt korytarzy, może minąć nawet kwadrans. Minęło dwadzieścia minut. Ale Czajki wciąż nie było. Jule zadzwoniła na recepcję, ale włączył się automat. Usłyszała, żeby wybrać to nowo numer, jeśli chce się połączyć z pielęgniarką lub lekarzem dyżurnym. Nie tak miało być. Spróbowała jeszcze raz, ale efekt był ten sam. Mogła odejść z niczym lub wejść od frontu i zorientować się w sytuacji. Wybrała to drugie. W holu panowała cisza. Drzwi, za którymi mieściła się recepcja kierowana przez Czajkę, były uchylone, jednak na okienku wisiała biała kartka zawiadomienie o czasowej przerwie w obsłudze nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Ewy już nie było. Szlak bycie, Artur warknęła pod nosem. Zerwała z wściekłością kartkę, już miała zgnieźł i rzucić w kąt, jednak zauważyła ledwo widoczny napis wykonany ołówkiem P6. O ile dobrze pamiętała, rozkład pomieszczeń pokój numer 6 był wieloosobową salą i mieścił się na pierwszym piętrze między łazienką z prysznicami a gabinetem synowca, który musiał być teraz na wpół otwarty, bo wyraźnie dochodził z niego głos lekarza. Po raz trzeci wybrała numer recepcji. W celu połączenia się z pokojem pielęgniarskim wybierz jeden. By połączyć się z lekarzem deżurnym wybierz dwa. Już miała wybrać dwa i zełgać, że na tyłach kliniki, gdzie znajduje się ogród, jeden z pacjentów potrzebuje pilnej pomocy, ale zamiast tego weszła przez uchylone drzwi recepcji. Powinien gdzieś tu być. Cichy alarm, jaki montuje się na wypadek napadu lub choćby agresywnej szarpaniny między pacjentami, obiegła wzrokiem ściany w poszukiwaniu przycisku krytego za szkłem, ale poza kilkoma obryskami i kalendarzem nie znalazła niczego, co przypominałoby guzik alarmu. Było jeszcze biurko, a konkretnie blad. Jeśli zamontowano przycisk, jak w sklepach czy bankach, powinien być pod spodem, w zasięgu ręki. Uśmiechnęła się, gdy wyczuła pod palcami okrągłe zgrubienie. Wystarczyło wcisnąć i czekać. Już po chwili za okienka w ścianie zobaczyła biegnącą pielęgniarkę, a zaraz potem usłyszała dudnienie lekarskich chodaków. Synowiec szedł po schodach i rozejrzał się po pustym korytarzu, po czym znacznie szybszym krokiem ruszył w stronę skrzydła ze stołówką. Julia wbiegła na górę i skręciła w lewy korytarz cztery, pięć, prysznice i sześć, białe drzwi i zamknięty zamek. Kochała swoje wytrychy. Jeśli miałaby zabrać ze sobą do trumny ulubiony przedmiot, byłoby to właśnie etui z ostrymi nożykami i zdjęcie Sylwii oczywiście. Otworzyła zamek i pchnęła drzwi. Wystrój sali był o wiele bardziej surowy niż ten, jaki widziała ostatnim razem. W pokoju małej Niny Rawskiej. Tu nie było jak w domu, raczej jak w topowym szpitalu. Beżowe linoleum na podłodze i brak jakichkolwiek ozdób na białych ścianach. Cztery łóżka stojące w jednym rzędzie też były białe, jedynie błękitne koce sprawiały, że nie, że nie czuło się tu jak w lodowej krainie. Małe nocne szafki z plastiku i żaluzje wymontowane międzyokienne szyby dopełniały całości. Na dźwięki i kroków wszystkie głowy obróciły się w stronę drzwi. Dwie kobiety były starsze, po czterdziestkę. Dwie dużo młodsze, jedna z jasnymi włosami, druga w chustce na głowie. Julia nie miała pojęcia, jak nazywa się ta, której szukała. – Znacie Magdalenę? – powiedziała, licząc, że któraś z nich zareaguje. – Dziennikarkę? – Nawet nie drgnęły. Siedziały z obojętnym wyrazem twarzy, jakby nie dosłyszały. – Rozmawiała z którąś z was o pracy w agencji. – Dodała. Jedna ze starszych kobiet poruszyła się na swoim łóżku pod oknem. – Mamy tu kurwę? – spytała ciężkim głosem. – Która to? Jak na pacjentkę z zaburzeniami dedukcji kontaktowała zupełnie nieźle. Najwyraźniej stopień otępienia nie był równy u wszystkich. Niech się pani lepiej nie odzywa. Julia spróbowała zasznurować kobiecie usta. W odpowiedzi usłyszała chichot. Doszedł do tego wysunięty język, którym kobieta poruszyła w obrzydliwy sposób. To byłaś ty? Julia podeszła do jasnowłosej dziewczyny i położyła rękę na jej ramieniu. Pracowałaś dla Afrodyty? Ani nie przyteknęła ani nie zaprzeczyła. Ze spokojem i bardzo powolnymi ruchami podciągnęła kolana pod brodę. W zielonych piżamowych dresach wyglądała jak zwinięta kępa trawy. Mogę? Julia wyciągnęła dłoń w stronę jej wysoko naciągniętych na łydki skarpet. Jeśli rany były głębokie, wciąż mogła mieć ślady na ciele. Nie kopnęła jej, choć Julia spodziewała się wierzgania i obronnego krzyku. Twarz dziewczyny i jej oczy nie wyrażały żadnych emocji, jedynie bacznie ją obserwowały. Julia wsunęła palec pod ściągacz skarpety i sunęła go, by obejrzeć skórę. Dziewczyna też ją obejrzała z ciekawością, jakby widziała swoje ciało po raz pierwszy. Gdy doszła do wniosku, że wie o swoich nogach wszystko, powiodła mętnym wzrokiem ku sufitowi, uśmiechnęła się do migoczącej czerwonej lampki zamontowanej w rogu. Kamera. Były tu wszędzie, na korytarzach i w salach. Może podczas alarmu nikt przy nich nie siedzi, pomyślała Julia, patrząc na mrugający punkt. Skóra na nodze była zdrowa. Podobnie jak na obu rękach, co Julia sprawdziła podciągając rękawy zielonego dresu. Przypominała sobie słowa Ewy Czajki. Dwa miesiące. Czas i wysokogatunkowe maści jednak zrobiły swoje. Uciekłaś stamtąd. Pamiętasz? Nawet nie drgnęła. Las. Zamknięcie. Podsuwała skojarzenia, które wywoływałyby w niej jakąkolwiek reakcję. Rażenie prądem. Julia czuła, że zabrnęła za daleko, ale musiała mieć pewność, że to ona. Jednak dziewczyna wciąż patrzyła na nią bez cienia wzruszenia. Za to pacjentka w chudce zakryła uszy dłońmi i schowała głowę między kolana. Podeszła do niej i odciągnęła zaciśnięty na uszach ręce. Wielkie niebieskie oczy patrzyły na Julię błagalnie. Nie musiała powtarzać pytań. To, co zobaczyła w jej twarzy, wystarczyłoby pomogło jej podnieść się z materaca i ruszyć do wyjścia. W ostatniej chwili złapała spod łóżka puchate kapcie dziewczyny. Szła jak zahipnotyzowana. Nie szarpała się, nie wrzeszczała. Była jak bezwolne dziecko, które godzi się na wszystko, bo tak ją nauczono. Tak, dobrze, spokojnie, spokojnie. Powtarzała jak mantra Julia. Nic ci nie zrobi, jesteś bezpieczna. Wyprowadziła ją na korytarz. Dziewczyna pochylała się i zaciskała na piersiach swój rozciągnięty, bury sweter. Już niedaleko. Julia odepchnęła się nierozważnie od drzwi do natrysków. Opamiętała się, nim dziewczyna zaczęła wysuwać się z jej uścisku. Nie, nie wejdziemy tam. Przepraszam, przepraszam. Poprowadziła ją w kierunku schodów. Dziewczyna poślizgnęła się na posadce, ale podtrzymana za łokieć dotarła bezpiecznie do stopni. Dokąd idziemy? odezwała się nagle, gdy przystanęły obok recepcji. Julia wyprowadziła ją przed klinikę, musiał jeszcze dojść do bramy. Jednak umiesz mówić. To dobrze. Bo będziemy ze sobą dużo rozmawiać. Dokąd? Powtórzyła. Dowiesz się w swoim czasie. Teraz muszę cię stąd zabrać. Rozejrzała się, czy nie ma nikogo przed budynkiem i ruszyła w stronę autem. Dziewczyna szła powoli. Julia musiała szarpnąć ją za rękę, by przyspieszyła kroku. Wsiadaj. Otworzyła drzwi skody i wepchnęła ją na tylne siedzenie dziewczyna posłusznie położyła się na kanapie i przycisnęła dłonie do piersi. Dokąd? Spytała prostrzeci. – Powiedz. Jeszcze nie wiem. Zawróciła przy bramie przed kliniką, wciąż nic się nie działo. Synowiec uznał, że alarm był fałszywy i nikt się nie pofatygował, by sprawdzić monitoring. Artur musiał naprawdę nie mieć pojęcia, co się dzieje w jego zakładzie. Odjechała kilometr, stanęła na poboczu i zgasiła silnik. Możesz się już podnieść. Dziewczyna usiadła, zacisnęła kolana i wsunęła między niezłączone dłonie. Julia obróciła się do niej i wyciągnęła rękę z butelką wody mineralnej. Napij się to szybciej się uspokoisz. Pewnie boisz się, że cię skrzywdzę. Nic ci nie grozi, chcę tylko porozmawiać. Nie wzięła butelki, zamiast tego poprawiła chustkę na głowie. Jak się nazywasz? Podniosła na nią oczy. Lili. Była przerażona, ledwie poruszała ustami. Nie ma już Lili. Julia pogładziła ją po dłoni. Zapomnij o tym, co ci się przydarzyło. Lili nie istnieje. Monika, szepnęła. Dużo lepiej, a dalej? Brewka. Miło mi Cię poznać, Moniko Brewko. Dziewczyna nie była zainteresowana oglądaniem legitymacji detektywistycznej Juli. nawet na nią nie spojrzała. Za to co chwila łypała w stronę lasu, który otaczał klinikę. Wtedy tak się właśnie schroniłaś wśród drzew. Wiem, że uciekłaś. Wbiła wzrok w fotel. Nie pamiętam. Przypomnisz sobie. Monika kiwnęła niepewnie głową. Zacznij już teraz, usłyszała. Mamy mało czasu. Julia wcisnęła sprzęgło i wrzuciła bieg. Do mieszkania przy Czerniakowskiej wpadła tylko po to, by złapać w biegu kilka bluzek i lekkich sukienek na zmianę, czystą bieliznę i kosmetyczkę. Chwilę się zawahała, nim sięgnęła po swojego nowiutkiego glocka. Zamiennęła go wraz z kaburą w stanik i rzuciła na dno sportowej torby. Dołożyła do tego trzy magazynki dwie pary butów, po czym zapięła zamek. Monika czekała posłusznie w samochodzie. Przez szybę obserwowała zdyszanego psa, który z językiem na brodzie szukał odrobiny cienia pod okrągłym spożywczakiem. Julia usiadła za kierownicą i położyła torbę na siedzeniu obok. Przekręciła kluczyk w stacyjce, by włączyć nawiew. Klimatyzacja ledwie zipała. Ciepłe powietrze tylko zakotłowało się w skodzie. Pojedziemy tam, gdzie nikt cię nie będzie szukał. Julia rozpiła zamek w torbie i podała dziewczynie jedną ze swoich bluzek. Masz, włóż, żebyś wyglądała jak człowiek i mi tę chustkę z głowy Uchwyciła w lusterku wstecznym przerażone spojrzenie Moniki. Wyglądasz, jakbyś uciekła z obozu. Wiesz jakiego. Za bardzo rzucasz się w oczy, wyjaśniła. Zdejmij. Dziewczyna powolnym ruchem rozsupała węzeł z tyłu głowy. Z chustki wyjrzały nierówno wystrzyżone kępy włosów, odrośnięte od skóry na nie więcej niż trzy centymetry. Maszynka do golenia? spytała Julia. Sama się tak załatwiłaś? Wzruszyła ramionami i ze wstydem przygładziła dłonią odstające kosmyki. Spokojnie, ja też chciałam kiedyś o wszystkim zapomnieć. Co prawda za pomocą nożyczek, ale efekt był podobny. Miałem nadzieję, że dziewczyna się uśmiechnie, ale nic takiego się nie stało. Zjechała z parkingu przed blokiem i włączyła się w sznur aut ciągnących ku północnym rogatkom miasta. Adam Górny wyciągnął nogi na biurku i rozerwał podaną mu przez Szymańskiego kopertę. Wyjął z niej plik 21 zdjęć wywołanych z karty pamięci Zabielskiego. Nie powiesz mi skąd je wziąłeś? Szymański podrzucił w dłoni kartę Nikona. Nie doczekał się odpowiedzi. Chodzi o te zabite dziewczyny czy o zabielskiego Spytał, zerkając przy okazji na młodą, która opięczętowała katalogowane dokumenty. Jeszcze nie wiem, może o jedno i drugie. Mieliśmy nie mieć przed sobą sekretów? Zabrzmiało, jakby zamienił się w pannę żądającą od ukochanego bezwzględnej uczciwości. Co chcesz konkretnie wiedzieć, Szymański? Adam położył sobie fotografię na udach i splodł dłonie na sprzączce od paska. Wszystko, na przykład, dlaczego zaczęłaś kręcić własne lody, bo te wspólnie kręcone mi nie smakują. Skwaśniałe są i to mocno coś jeszcze. Szymański wymienił z młodą porozumiewawszy spojrzenie. Kobieta odłożyła na bok panięczątkę i nachyliła się nad swoim biurkiem. Wściekasz się, bo Średzka uznała śmierć tego koniarza za wypadek, powiedziała ściszonym głosem. Wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy, że to ściema. Szymański mnie wprowadził, więc jestem w temacie. Wytłumaczyła dla jasności. Po prostu mów stary, co tu jest grane. Adam opuścił nogi na podłogę. Śmierć Zabielskiego była komuś na rękę. Ostatnią osobą, która widziała go żywego, był Sołtys. Wszystkiego się wyparczy zadziałał klasycznie. Jak się domyślacie, pod wykrywaczem kłamstw go nie podepniemy, więc trzeba do niego dotrzeć innym sposobem. Tyle to i ja wiem, bąknął Szymański. Tylko co to ma wspólnego ze zdjęciami? Może wiele, a może zupełnie nic. Te fotki zrobił zabielskim, a potem dobrze je ukrył. Karta, którą trzymasz w ręce, znajdowała się w kontorku za jego biurkiem. Z dokumentu wynika, że pomieszczenie było puste. Było, poza łóżkiem i tym. Górny popatrzył na małą czarną kostkę, którą bawił się szymański. Nawet nie udawał zaskoczenia. Zwinąłeś dowód, jakby nigdy nie zdałeś techniką do wywołania? Brawo! Te fotki mogą stanowić ważny dowód w sprawie. Odparł ze spokojem górny. Szymański zgarnął zdjęcie i zaczął je przerzucać jedno po drugim. Ważny dowód? Co to ma być? Seria z naturą na ty? Przyjrzyj się uważniej. Nic ciekawego tu nie widzę. Trawa, drzewa, trawa i trawa. Górne wziął głęboki oddech. Odebrał zdjęcia z rąk Szymańskiego i wybrał z nich cztery najbardziej wyraźne. Położył mu odbitki przed oczami. Teraz patrz. Poza morzem zieleni zdjęcia pokazywały z czterech różnych ujęć fragment asfaltowej drogi. Białe auto z otwartymi drzwiami i dwóch młodych mężczyzn stojących na poboczu. Na pierwszym zdjęciu stali naprzeciwko siebie. Jeden trzymał się za głowę, drugi się ku niemu nachylał. Sądząc po sposobie gestykulacji, musiał dostać ataku furii. Drugie zdjęcie również było ciekawe. Zgięci w pół oglądali przód auta. Stłuczka? Szymański się skrzywił. Wyglądają, jakby w coś przyzwonili. Oglądaj dalej. Mało to widać. Coś niosą. Albo kogoś. Szymański zmrużył oczy, po czym gwizdnął przeciągle. Młoda wstała od swojego biurka i zawisła nad rozłożonymi zdjęciami. Na omdlenie to nie wygląda. Chłopcy ewidentnie narozrabiali. Górny podsunął im czwarte zdjęcie. Zbliżenie na słupek drogowy. Mruknął Szymański. Powinno dać się rozczytać, który to kilometr trasy da się. — Dobrze widać samochód — zauważyła młoda. — Ktoś siedzi za kierownicą. Ma odchyloną głowę. Wygląda, jakby spał. Górny wyjął z pliku zdjęć jeszcze jedno. — Tu nikt nie siedzi za kierownicą — powiedział. — Więc ilu było rozbójników? Dwóch czy trzech? Spojrzeli po sobie. Górny położył kartę pamięci na stole i podsunął ją palcem w ich stronę. Na każdym zdjęciu jest data i godzina wykonania. Ułóżcie je wszystkie zgodnie z chronologią, a potem powiedzcie odbitki na ścianie, całą sekwencję co do sekundy. Może to rzuci nam trochę światła na powód, dla którego zginął Zabielski. Podniósł się z krzesła i chwycił kluczyki do samochodu. A ty dokąd? Zatrzymał go Szymański. Może coś sprawdzić, bierzcie się do roboty. Skoda zjechała ze żwirowej drogi na pięćdziesięciometrowy odcinek asfaltu, który kończył się przy parterowym żółtym budynku z brązową dachówką. Co to za miejsce? Monika odezwała się po raz pierwszy, odkąd ruszyły sprzed bloku Juli. Przez całą drogę zajęta była wyglądaniem przez okno, jakby dopiero poznawała świat. Pomieszkamy tu trochę. W przydrożnym motelu? Spodoba ci się, zresztą nie mamy wyboru. Julia podjechała przed wejście do budynku. Trochę to znaczy ile? Aż wrócić ci pamięć. Dziewczyna wypuściła cienki strumień powietrza z ust, a co jeśli lepiej, żeby wróciła? Julia wysiadła z auta, nim zatrzasnęła za sobą drzwi, zabrała z siedzenia sportową torbę z ukrytym w niej blokiem. Mam w niej dokumenty do meldunku, wyjaśniła pokrętnie. Siedź tu, nigdzie się nie ruszaj. Weszło do recepcji. O ile motel Mazowia z zewnątrz jeszcze jakoś wyglądał, o tyle w środku Julia od razu wyczuła powiew perelu. Błazeria na ścianach, pikowanie, czerwone obicie kontuaru i sztuczna paproć stojące na blacie mówiły o tym miejscu wszystko. Całości dopełniał recepcjonista, starszy mężczyzna z siwiejącym wąsem, ubrany w białą koszulę i czarną pogrzebową kamizelkę. Siedem dych za noc, wszystko się zgadzało. Na nazwisko? Portier najwyraźniej nie słyszał o czymś takim, jak rejestracja gości w komputerze, bo przed nim leżała otwarta książka ewidencyjna. Kuraś, Bożena, bez rezerwacji. Dodała, widząc, że palec mężczyzny zaczyna błądzić po rejestrze gości. Jakiś dokument ze zdjęciem? Położyła przed nim 100 złotowy banknot. Dokument zniszczył się w praniu. Wąsy mężczyzny poruszyły się w dość niesmaczny sposób. Musiała dołożyć jeszcze pięćdziesiątkę. Pani sama? Z kimś. Rozumiem, że dokument tego kogoś też praniu. Też potrzebuje osobnych łóżek i zasięg wifi. Wifi płatne oddzielnie. Julia sięgnęła po kolejne banknot pieniądze od Lewickiego topniały, podobnie jak ona. Temperatura w modelu ani hibi sięgała 30 stopni. Klimatyzacja też płatna. Dorzucił recepcjonista widząc jego ciężce spocone czoło. Wpisał odręcznie jej nowe nazwisko oderwał od perforowanej kartki hasło z dostępem do internetu. Pokój numer 3 od wyjścia na lewo powiedział, wyjmując klucz z gabloty. – Restauracja od siódmej do szesnastej. Biliard i piłkarzyki tam, wskazał dłonią drugi kontrycepcji. Julia zabrała z lady klucz i wyszła przed motel. Monika tym razem nie siedziała posłusznie w nagrzanym aucie, tylko na jego masce, opierając stopy w puchatych kapciach o gorącą blachę. – Chcesz coś zjeść? – zapytała Julia, widząc, że wskazówki zegarka dobijają powoli do czwartej po południu. – Teraz albo wcale brewka zeskoczyła z samochodu i powlokła się za nią do uchylonych drzwi restauracji miała wygląd i wyposażenie szkolnej stołówki proste stoły i krzesła o metalowych nogach dwa podgrzewane bemary jedno garnkowa stacja do zupy na osobnym stole stały koszyki ze sztućcami serwetniki i solniczki kobieta za ladą w kuchennej siatce na głowie zaoferowała im wysuszoną pangę w panierce tłuczone ziemniaki i surówkę z kapusty dla mnie bez ryby zastrzegła monika nie znoszę od dziecka Odebrały obiad i usiadły przy bocznym stoliku, nakrytym sfatygowaną ceretą w miętową kratę. Musisz zacząć ze mną rozmawiać, powiedziała Julia, wbijając widelec w pangę Nie wierzę, że nic nie pamiętasz. To uwierz, ludzie w traumie tak mają. Słyszałeś, że żołnierze, którzy wrócili z misji, albo sikają w nocy w łóżku, albo mają zaniki pamięci. Wyszłaś stamtąd ledwie żywa i chcesz mieć cały ten bajzel za plecami. W to akurat wierzę, ale nie w całkowitą amnezję, zwłaszcza, że zaczęłaś się ze wszystkiego spowiadać tej dziennikarce brewka zamoczyła usta w niemal przezroczystym kompozie z rabarbaru po pierwsze nie ze wszystkiego a po drugie czego ty właściwie ode mnie chcesz po co tu jestem interesuje mnie jak trafiłaś w tamto miejsce dziewczyna zaszurała kapciami przecież wiesz że przez agencję podsunęli ci klienta i dali adres pokręciła głową Dziewczyny nie dostają adresów. Pierwsze spotkanie ze sponsorem zawsze odbywa się na mieście. Knajpa, wino, gadka, szmatka. Jednym słowem facet dokonuje oględzin. Żadnego zapraszania do jego domu. Jak dziewczyna się spodoba i zgodzi się na warunki współpracy, lądują w hotelu. Testowanie? Powiedzmy, że przypieczętowanie kontraktu. Dokąd zabrał ciebie? Zapytała Julia, licząc na miejskie kamery. Po co ci to wszystko? Po co tu jestem? Wkrótce się wszystkiego dowiesz, więc dokąd? Donikąd mieliśmy się spotkać pod pałacem kultury. Dzień był ustalony, godzina też. Piątek, ósma wieczorem. Miałam czekać na ławce przed wejściem do kinoteki. Mów dalej. Dalej było tak, że podeszły do mnie dwie osoby i zaprowadziły do auta. Jak wyglądały? Rozgrzebała widelcem surówkę, po czym ją nabiła i włożyła do ust. Nie wiem, nie widziałam ich. Na tej ławce czekała na mnie koperta. W środku była opaska, miałam ją założyć na oczy punktualnie o ósmej. Julia przyjrzała się jej z niedowierzaniem. Nie wiem, jak to brzmi, ale w ten sposób znalazłam się w ich samochodzie. Zapewniła brewka. Miałam nie widzieć, dokąd jadę. Myślałam, że to taka gra. Goryle często dostarczają dziewczynę do jakiegoś wynajętego domu i przekazują w ręce biznesmena, więc siedziałam cicho. Liczyłam, że jak już mnie dowiozą, zrobię swoje, wrócę i bezpiecznie do domu. Wiesz przynajmniej, jak długo jechać i w którym kierunku? Wzruszyła ramionami. Nie wiem, czułam tylko zapach. Dziwny był, duszący. Obok mnie siedział mężczyzna, przez całą drogę jakby bał się, że ucieknę. – Próbowałaś? – Niby po co? Mówię przecież, że klienci miewają różne dziwactwa. Zawiązywanie oczu to banał, wierz mi. Zresztą nie każdy lubi, jak dziewczyna wie, dokąd ją wiozą. Na przykład tacy z pierwszych stron gazet. Po co im to? Żeby się rozniosło, gdzie mają swoje zakątki rozkoszy? A tamten zakątek rozkoszy? Nie pokażę ci go na mapie, choćbym nawet chciała. Kiedy zdjęto mi opaskę z oczu, byłam już w środku. Bez torby, telefonu i dokumentów. W całkowitej ciemności. I to wszystko, co pamiętam. Skubnała widecem tłuczone ziemniaki po czym odsunęła od siebie talerz ochyda to miejsce też okropne nie było lepszego wytrzymasz aby chociaż pokoje były czyste pokój jeden sprostowała julia nie zdążyła dojść swojej ryby kiedy pojawiła się kucharka z tacą panie skończyły zapytała i nie czekając na odpowiedź zagarnęła oba talerze na śniadanie jutro zapraszam sadzone będą Kobieta wyczyściła stół, Julia zaś sięgnęła do torby, by wyjąć swój dzwoniący telefon. Niem natrafiła na niego palcami wyczuła telefon na kartę, który od niedzieli powinien znajdować się w rękach górnego. W tym zamieszaniu zapomniała mu go oddać, a górny się o swoje nie upomniał, albo po prostu nie wierzył, że ktokolwiek się odezwie i zbagatelizował sprawę. Wcisnęła zieloną słuchawkę. Spodziewała się tej rozmowy i to znacznie wcześniej niż po dwóch godzinach od wyjazdu z kliniki. Powiedz, że to nieprawda. Zaczął z grubej rury Macięwski. Chcę usłyszeć, że kamery w klinice pokazały nie ciebie, tylko kogoś podobnego. Halo, jesteś tam? Jestem. Zabrała ją? Wypożyczyłam. Musiał łapać oddech, bo przez dłuższą chwilę nic nie mówił. Niezbezpieczna, uprzedziła jego kolejne pytanie. Siedzi obok mnie cała w jednym kawałku i ma się świetnie. Do czasu. Dziewczyna jest w trakcie leczenia i musi brać leki powiedział, starając się trzymać nerwy na wodzy. To uprowadzenie, Julia. Nie wiem, co sobie myślałaś, ale posunęłaś się o krok za daleko. Potwierdź Moniko, że żyjesz. Julia podsunęła jej telefon. Liczyła, że po krótkiej odpowiedzi Maciejewski spasuje, ale tak się nie stało. Synowiec chce wezwać policję, jeśli brewka nie zjawi się z powrotem w ciągu godziny rozpęta wojnę. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Nagle stał się gorliwy. Nieważne. Dziewczyna i tak zostanie ze mną. W takim razie mamy problem. Nie byłoby go, gdybyś nie zawalił sprawy ze zwolnieniem czajki. Miałeś wykonać jeden telefon do synowca. Prosiłam, pamiętasz? Nie miałem do tego głowy, ani do czajki, ani do siebie. Oddaj dziewczynę i będzie po sprawie. Oddam, ale jeszcze nie teraz. Nie tylko się rozłączyła, ale w ogóle wyłączyła telefon, a potem wstała od stołu i zasunęła za sobą krzesło. Czas się tu zadomowić. Powiedziała, chwytając torbę z ubraniami. Wyszły z restauracji i skierowały się do strefy kwaterunkowej. Sześcioro drzwi i sześć nisko osadzonych okien z jednakowymi zielonymi zasłonami wychodziły na parking, tonąc w południowym słońcu. Julia wsunęła klucz do zamka i pchnęła drzwi. Rozejrzały się po ścianach. Trzy były pomarańczowe, a czwartą pokrywała fototapeta z jeziorem. Na podłodze leżała poplamiona wykładzina. Nad dwoma pojedynczymi łóżkami zasłanymi narzutami w pomarańczowym kolorze wisiał landschaft, przedstawiający kolejne jezioro i pływający po nim. Drzwi. Monika czując, jakby znalazła się pośrodku pomarańczowego piekła, zacisnęła dłonie na ramionach. Nie zostanę tu, nie dam rady. Julia rzuciła klucz na stół stojący wizawi łóżek, zdjęła z ramienia torbę i postawiła ją na jednym z nich. Pytałaś po co cię tu przywiozłam, powiedziała, zaciągając zasłony w oknie. Pogadałyśmy sobie o agencji i innych ciekawostkach, ale tak naprawdę szukam kogoś. Wyjęła zdjęcie Sari i podsunęła Monicę pod oczy. Podobnie jak ty przeszła przez Afrodytę, a potem zaginęła. Dwa miesiące temu. Akurat wtedy, kiedy ty uciekłaś od swojego oprawcy. Mogłyście się spotkać, więc przyjrzyj się już dobrze. Poznajesz? Ładna, jak na wszystkie. Nie o to pytam. Brewka wzruszyła lekceważąco ramionami. Nie kojarzę, mam luki w pamięci, przecież wiesz. Wiem, że przeszłaś swoje i na pewno słodko ci u tamtego człowieka nie było. Ale ta cała trauma to teatr. A kiedy w teatrze jest za dużo dramatyzmu, a za mało autentyczności, przedstawienie zamienia się w groteskę. W klinice szło ci całkiem nieźle, ale przestało, gdy tylko wyjechałyśmy z miasta. Ani razu nie zapytała, o swoje tabletki, a podobno musisz je brać regularnie. Chociażby te na uspokojenie, bo męczą cię stany lękowe. Rozumiem zatem, że nie masz problemu z zasypianiem. Ja, będąc w traumie, bym miała. Więc skończmy z tą ściemą o amnezji. Pomóż mi, a przede wszystkim jej. Dziewczyna skrzyżowała ręce na piersiach. Chcesz grać w otwarte karty? Okej, okay. przede wszystkim nie pomagam za darmo. Pracuję dla pieniędzy, pamiętasz, a takie historie dobrze się sprzedają. Czyli z tamtą dziennikarką to był układ za konkretną forsę. Chyba nie myślałeś, że z dobroci serca. Jestem naocznym świadkiem, a informacje z pierwszej ręki są w scenie. Dostanę procent od tantiem. Reportaż ma powstać może ci mówiła. Będzie kolejne mięso dla mas, a dla mnie szeleszczące banknoty. Lubię szelest. To jedynie potwierdza, że daleko ci do paranoi. Tylko prawdziwemu świrowi nie zależy na forsie. Moja propozycja jest więc następująca: powiesz mi, co wiesz o dziewczynie ze zdjęcia, a ja dam ci za to okrągły tysiąc. Schowasz go do swojej świnki z skarbonki, a potem wrócisz do kliniki i dalej będziesz udawać amnezję, by Twoja opowieść drogo się sprzedała. W przeciwnym razie postaram się, żeby do reportażu dodano postscriptum, że jesteś zwykłą oszustką. Brewka rozjeżdżała się za czymś, co mogłaby podłożyć pod pośladki, zanim usiądzie na narzucie. Pokój nie oferował niczego sterylnego poza czystymi ręcznikami. Przyniosła jeden z łazienki, położyła go na łóżku i wyciągnęła się na nim jak długa. Julia przesunęła krzesło, usiadła okrakiem i ponownie wyciągnęła rękę ze zdjęciem Sary. Ta dziewczyna nazywa się. Nieważne jak się nazywa. Nie żyje. Jesteś pewna? Obróciła się na bok i podparła głowę na dłoni. Widziałam ją krótko, może przez godzinę wpakowali nas razem do jednej piwnicy, bo w drugiej tej przeznaczonej dla mnie akurat zabijali okno. Spieszyli się i zrobili to niedokładnie na moje szczęście, bo dzięki temu dobę później stamtąd zwiałam. Wyjaśniła. Ona miała być na zakładkę. Mów jaśniej, czego nie rozumiesz? Taki mają system. Zanim wykończą jedną biorą kolejną. Z Stąd było źle od samego początku, psychika jej siadła, przestała jeść. Zresztą jeść to nam prawie wcale nie dawali. Miałyśmy tam paść z głodu. Musiała mieć świadomość tego, że nie da rady długo wytrzymać w tych warunkach, bo gdy tylko powiedziałam jej, że zamierzam zwiać, kazała mi obiecać, że po wszystkim skontaktuję się z jej siostrą. Wierzyła, że mi się uda albo chciała wierzyć. W każdym razie prosiła, żebym przekazała wiadomość. Co miałaś przekazać? Że spartoliła sprawę i żeby tamta nie miała jej tego za złe. Nie pytałam o co chodzi, ale się zgodziłam. Wiadomość nie dotarła. Reni nie ma pojęcia, co się stało z Sarą. Monika westchnęła głęboko. Biedna mała Sara, chciałam dać jej nadzieję, że jednej z nas uda się przeżyć. Pomyślałam, że choć w ten sposób jej pomogę. Szlachetnie wbrew temu co o mnie myślisz mam sumienie ale nadeszła ostatnia noc sary to co jej obiecałam przestało mieć znaczenie ona już nie istniała więc sobie odpuściłam mój plan na życie po ucieczce nie zakładał już kontaktowania się z jej rodziną nie chciałam patrzeć na łzy tych ludzi ani opowiadać im w jaki sposób zginęła nie nadaję się na kata postanowiłam skupić się na swojej przyszłości odgrywając ofiarę o mały włos abym się nią stała wiedziałam co mnie czeka musiałam działać szybko dałam sobie dwadzieścia cztery godziny na wydostanie się z piwnicy ta płyta w oknie. Nie postarali się. Gdyby wbili kilka dodatkowych gwoździ, nie dałabym rady jej wyważyć. Albo gdyby to Sarę umieścili w celi z felernym oknem. Nie mnie. Może to ona by uciekła i gadałabyś teraz z nią, a nie ze mną. Tak, miałam dużo szczęścia, ale to nie powód, żeby teraz zrobić za mnie zimną sukę. I to tylko dlatego, że przeżyłam i postanowiłam sprzedać swoją historię. Wiem, co przeszła Sara i cholernie jej współczuję. Mnie też zależy, by prawda wyszła na jaw. Tylko sposób działania mam inny, wierz mi lub nie, ale chcę ci pomóc. Gdyby tak nie było, nie wyszłabym z tą z kliniki. Może to też jest część twojego scenariusza. Nie że poszkodowana przez los, to jeszcze uprowadzona. Podwójny dziennikarski bonus. Brawka musiała zaboleć rękę od podtrzymywania głowy, bo położyła się na wznak. I rozsmarowała zdrętwiałe ramię. Przy okazji zamknęła oczy, jakby szykowała się do trzemki. — Chcesz się dowiedzieć, jak umarła Sara, czy nie? zapytała twardo. Julia miała na końcu języka, że wśród trzech pierwszych ciał znalezionych w lesie nie zidentyfikowano żadnego statuarza na przedramieniu, a kolejne wyglądały na dawno pogrzebane. Ale się powstrzymała. Dzikich mogich wciąż mogło być znacznie więcej. Mów, co widziałaś. Monika milczała przez dłuższą chwilę, jakby układała sobie w głowie wydarzenia sprzed dwóch miesięcy. Po chwili podniosła się z łóżka i podeszła do okna. Odsunęła zasłonki i oparwszy dłonie o parapet wbiła wzrok w niemal pusty, wybetonowany parking. Tamtego wieczoru, na kilka godzin przed moją ucieczką, byłyśmy już w osobnych celach. Dzieli je mur, ale echo i tak niesie się po piwnicy. Dlatego wszystko słyszałam. Jak po nią przyszli i wciągnęli po schodach na górę. Jak lała się woda. Krzyczała, żeby nie szarpali jej za włosy. To cholerny ból, wiem co mówię, dlatego zgoliłam swoje i do końca życia będę nosić krótkie, żeby nikt więcej nie owijał ich wokół swojej ręki. Co działo się potem? Woda przestała się rać, a ona ucichła. Przez chwilę był spokój, ale potem usłyszałam jak coś uderzyło o podłogę. To musiało być ciało sary, nie wytrzymała pewnie ją dokąd ściągnęli, bo on strasznie stękał i klał. Kto, kim on jest? Nie wiem, nie rozpoznałam głosu. Mówiłaś, że w waucie, którym ci się wywieziono, było dwóch mężczyzn. Nie słuchałaś mnie uważnie, powiedziałam, że były dwie osoby. Jedna z nich milczała, nie odezwała się ani razu. Ten drugi głos rozpoznałabym wszędzie, ale to nie był on, nie tamtej nocy. Odwróciła się od okna. To nie ich miałyśmy obsługiwać, nie tych z auta. W domu, do którego przywozili dziewczyny, czekał ktoś inny. Ten, który was maltretował? Przez jej twarz przebiegła godny uśmiech. Nie osobiście, dlatego ja mówiłam o nim złośliwie: Pan miłosierny. Sara nazywała go bez twarzy. Macie całą sekwencję zdarzeń? Górny zamknął za sobą drzwi gabinetu na nowolipkach i od razu podwinął rękawy koszuli aż za łokcie. Pracujący w kącie wentylator tylko meł ciepłe powietrze, nie dając szansy na wytchnienie. Ułożyliście zdjęcia tak jak o to prosiłem? Młoda wskazała głową na ścianę z tablicą magnetyczną i na cztery rzędy przyczepionych do niej fotografii. Zanim zaczniemy, daj mi coś do picia, szymański. Najlepiej z lodem. Adam rozejrzał się za swoim kubkiem. Może jeszcze z cytryną i listkiem mięty? Szymański wyjął z szafki małą butelkę wody mineralnej i postawił ją na biurku górnego. Nie ma lodu. Maszyna w krytarzu padła. Serwis przyjedzie jutro, o ile w ogóle. Najbliższy lud jest w spożywczym, po drugiej stronie ulicy. No to na co czekasz? Szymański mruknął coś niezrozumiałego pod nosem. Na widok wyczekującej miny górnego złapał za portfel i trzasnął za sobą drzwiami. Młoda przysiadła półsiadkiem na biurku. Wpłynęło zgłoszenie, powiedziała. Nie spodoba ci się. Mało co mi się ostatnio podoba. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że ktoś znów trafił na zwłoki. Tym razem nie o to chodzi. Podsunęła mu pod nos pismo przysłane kurierem. Klinika psychiatryczna pod Warszawą donosiła o uprowadzeniu jednej z pacjentek przez widoczną na monitoringu ich dobrą znajomą. Do zgłoszenia dołączono czarno-białe wydruki z ujęć zarejestrowanych przez kamery. Jasna cholera tego mi jeszcze brakowało. Górny nie wierzył w to, co właśnie czyta. Pytanie, co z tym zrobisz? Nie możesz udawać, że nie ma sprawy. Rzucił pismo na biurko. Chodzenie od okna do drzwi i z powrotem z rękami splecionymi za głową nie pomogło mu znaleźć odpowiedzi. Później się tym zajmę. Julia miewa głupie pomysły i to jeden z nich. To była policjantka, nie kidnaperka. Na pewno da się to wszystko jakoś logicznie wytłumaczyć. Młoda wyprostowała plecy i skrzyżowała ręce na piersiach. Radzę ci postawić na coś bardziej przekonującego niż logiczne wytłumaczenie, kiedy góra zacznie dopytywać, czy masz z tym coś wspólnego. Madejski szykuje obawy, jakbyś miał wątpliwości. Nie zrobi tego. Zrobi, zrobi. Jego wojenka z Julią jeszcze się nie skończyła. Zawieszenie broni było chwilowe i podyktowane koniecznością, a nie sympatią. Zresztą, sam wiesz o tym najlepiej. Górny zatrzymał się przy stole i jeszcze raz spojrzał na treść zgłoszenia. Kim jest ta cała Monika Brewka? Młoda sięgnęła do szklanki ze słonymi paluszkami. dziewiętnastolatka z zanikiem pamięci. Przebywała w klinice przez ostatnie dwa miesiące. Szymański rozmawiał z władzami kliniki, ale nie dowiedział się niczego, jeśli chodzi o przypuszczalny powód uprowadzenia. Usłyszał tylko, że to pacjentka trzymana pod szczególną ochroną. Nie taką znowu szczególną, skoro udało się jej wywieźć w biały dzień. Górny sięgnął po telefon, by wybrać numer Julii, ale usłyszał tylko automat zachęcający do pozostawienia wiadomości. Zajęty. Zełgał bez mrugnięcia okiem. Spróbuję później. Rozmowę uciął wejście Szymańskiego. Trzymał w ręce worek z kostkami lodu, który od dołu zaczynał już podchodzić wodą. Łap, bo zaraz wszystko popłynie. Rzucił paczkę górnemu. Resztę rozdamy ludziom za ściany, żeby nie zmarnować towaru. Szymański dołożył do lodu cytrynę. Gdy kładł ją na biurku, zobaczył zgłoszenie z kliniki. No, to już wiesz, że krawiec znowu poszła na pobandzie. Sprawa lada moment ostrze się o prokuraturę. Ty oczywiście nie masz z tym uprowadzeniem nic wspólnego. Może się to zdziwi, ale nie tym razem. I uprzedzając wasze kolejne pytania, nie zamierzam z tym nic robić. Górny wyminął ich i stanął pod tablicą z przyczepionymi zdjęciami. Może czas, żebyśmy zajęli się własną robotą, zwłaszcza ty Szymański. Wykonał ręką ruch nakazujący podejście bliżej. Usadowili się oboje z młodą na wprost odbitek. Co do tych fotek, to widać na nich drogę. Pięć, siedem, pięć, powiedział górny. Biegnie od sadów odcinek zaraz przy krajowej siódemce. Po to zniknąłeś na tyle godzin, żeby obejrzeć teren? Górny wyjął z kieszeni dżinsów plastikową torebkę z potłuczonym szkłem. Przy drodze wciąż leżą odpryski. Drobnica zalega głównie w trawie przyjezdni, ale udało mi się znaleźć też kilka większych kawałków. Jest jeszcze drzewo zryte na wysokości sześćdziesięciu centymetrów. To drzewo. Wskazał palcem na jedno ze zdjęć. Młoda przyjęła torebkę i podeszła bliżej okna, by przyjrzeć się ostrym fragmentom. Myślisz, że po wypadkowe chłopcy zrobili bum i poszła szyba? Gołym okiem widać, że coś się wtedy stało. Nie mamy uchwyconego momentu wypadku, ale to, co uwiecznił Zabielski swoim Nikonem, w zupełności wystarcza. Sprawdźcie w bazie, czy nie mamy zarejestrowanej stłuczki z września ubiegłego roku i czy nikt nie trafił wtedy do szpitala. Co do tego białego auta, to na moje oko Opel Corsa, model wypuszczony po 2010. Trzeba sprawdzić, czy szkło z drogi pasuje do szyb, jakie montowano wtedy do tego modelu koniarz mógł się bardziej postarać zauważył Szymański sfotografował wszystko, tylko nie to być rejestracyjne twarze tych mężczyzn też albo widać znajdziemy Opla, znajdziemy i tych kości. o co chodzi młoda? zrobiła, zbolała minę ja odpadam, dziś jeszcze pomogę, ale od jutra przynoszą mnie do nowego archiwum mówiłam ci, że jestem tu do połowy miesiąca nie ma jeszcze połowy przyspieszyli pracę, nic na to nie poradzę z samego rana stąd znikam mamy więc czas do rana, przyjrzyj bazę drogówki jasne Szymański, bierz te potłuczone diamenty i szoruj do technicznego. Górny wyszedł do pokoju zwanego wagonem sypialnym i wyjął papierosy. Zanim zapalił, po raz drugi spróbował połączyć się z Julią. Po sygnale zostaw wiadomość. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz, ale wyhamuj, Julia. Oddaj dziewczynę, bo robi się dym. Słyszysz? Oddaj brywkę. W ogóle po jaką cholerę ją stamtąd wywiozłaś? Możesz mi to wyjaśnić? Byłoby miło, gdybyś wreszcie odebrała, albo najlepiej oddzwoń. Martwię się o ciebie. Więc bądź tak uprzejma i daj znać, gdzie jesteś. Dopóki będę mógł ci pomóc, to pomogę. Potem może być za późno. Madejski znowu przestał cię kochać, więc nie zdziw się, jak puści za tobą psy. Opamiętaj się. Na razie.